Aquella rosa donde sujabas las vies. Soc. Sestan. Aquella rosa. Oh, Jesus. Aquella rosa donde sujabas. I trzeba na pewno działać w takim kierunku, żeby to nie klienci banków, nie podatnicy, bo jeśli budżet państwa wspiera później, czy ratuje podmioty rynkowe, których właściciele zaszaleli z chciwości albo po prostu popełnili kardynalne błędy w zarządzaniu, czy też świadomie, można powiedzieć, doprowadzili do bardzo poważnych strat, to trzeba robić wszystko, żeby to właśnie nie podatnicy i nie kredytobiorcy cierpieli. Czyli jeśli jest szansa, żeby taki podmiot chory mógł sanować, mógł uzdrawiać lub przejmować podmiot silny finansowo, to trzeba robić. I to i Unia Europejska o tym mówi oczywiście. I przypominam, że w Polsce już to jest realizowane.